Dwaj gangsterzy raperzy oraz zacięci rywale, Tupac Shakur i Notorious Big, cieszą się ogromną sławą, która po ich brutalnej i tragicznej śmierci wzrasta jeszcze bardziej. Ich morderstwa pozostają niewyjaśnione, co prowadzi do wielu spekulacji. Fani, entuzjaści teorii spiskowych oraz organy ścigania wciąż rozważają możliwe powiązania między tymi zbrodniami. Wśród podejrzanych znajdują się różne czynniki. Wrogość między wschodnim a zachodnim wybrzeżem, walczące gangi uliczne, a także wysoko postawieni przedstawiciele przemysłu muzycznego, gotowi na wszystko, aby osiągnąć szybki zysk. Logo Death Row Records przedstawia czarnoskórego mężczyznę z zasłoniętymi oczami, przykutego do krzesła elektrycznego w chwili egzekucji, co symbolizuje brutalność oraz kontrowersyjny charakter tej wytwórni. Death Row to znana wytwórnia muzyczna, która dała światu wielu sławnych raperów, takich jak Snoop Dogg, Dr. Dre i Tupac Shakur. Logo stało się emblematem agresywnej postawy, jaką przyjęło wielu artystów wykonujących rap. Raperzy często kreują się w mediach jako gangsterzy, niezależnie od rzeczywistych powiązań z jakąkolwiek grupą przestępczą. W miarę jak popularność rapu rosła w latach 90., ta bandycka postawa zaczęła nabierać realnych wymiarów. W przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać historie o bójkach, przestępstwach i zakłócaniu porządku, co potęgowało wrażenie, że życie raperów jest niebezpieczne i pełne zagrożeń. Raperzy zaczęli oskarżać się nawzajem, co prowadziło do narastających napięć. W rezultacie wybuchła wrogość między wschodnim a zachodnim wybrzeżem, co doprowadziło do starcia kalifornijskiego Death Row Records z nowojorskim Bad Boy Entertainment. Konflikt ten szybko przerodził się z wymiany wyzwisk w krwawą wojnę, a jego najbardziej widocznymi ofiarami stali się dwaj raperzy i zacięci rywale: Tupac Shakur i Notorious Big. Okoliczności obu morderstw są zadziwiająco podobne. Obaj młodzi mężczyźni zostali wielokrotnie postrzeleni, siedząc na pasażerskich siedzeniach swoich samochodów, co wywołało powszechne oburzenie i zdziwienie. Obie ofiary zostały natychmiast przewiezione do szpitala, jednak pomoc nadeszła zbyt późno. Notorius Big, urodzony jako Christopher Wallace i znany także jako Biggie Smalls, został uznany za martwego w momencie przybycia do szpitala. Tupak Shakur żył jeszcze przez sześć dni. Przeszedł wiele operacji, ale niestety zmarł na skutek odniesionych ran. Obydwa incydenty miały miejsce po ważnych wydarzeniach publicznych i w ruchliwych godzinach na zatłoczonych ulicach miast. Shakur został zastrzelony w Las Vegas, a Notorious Big w Los Angeles. W obydwu przypadkach świadkowie odmówili współpracy z policją co pogłębiło tajemnice tych zbrodni dodatkowo wrogość między gangami Blac i Krips wydaje się odgrywać istotną rolę w tych morderstwach co potwierdza złożoność sytuacji obaj raperzy byli jednymi z najpopularniejszych artystów rapowych lat 90. XX wieku a ich twórczość miała ogromny wpływ na rozwój tego gatunku muzycznego Pak Shakur był najlepiej sprzedającym się artystą wytwórni Death Row Records, z niezapomnianymi utworami, które do dziś uznawane są za klasyki. Notorious Big cieszył się tym samym statusem w Bad Boy, a jego teksty poruszały ważne tematy społeczne i osobiste. Ironią losu jest to, że tuż przed swoimi tragicznie zakończonymi życiami obaj mężczyźni zaczęli tracić zaufanie do przemysłu muzycznego. W którym odnieśli ogromny sukces. Shakur już podejmował kroki, aby zerwać relacje z Death Row, czując się oszukiwanym przez ludzi z branży. Z kolei Big, mający dwoje małych dzieci, publicznie mówił o planach całkowitego wycofania się z muzyki. Wysokiej rangi przedstawiciele przemysłu muzycznego byli obecni przy obu morderstwach. Główny dyrektor wykonawczy Death Row, Shug Knight, Siedział za kierownicą swojego samochodu w momencie strzelaniny, w której zginął Tupak Shakur. Fragment pocisku zarysował nawet jego głowę. Knight, znany ze swojego kontrowersyjnego stylu życia i bezkompromisowego podejścia, spędził czas w szpitalu razem z rodziną Shakura, gdy raper walczył o życie, co wywołało wiele spekulacji na temat jego prawdziwych intencji. Z drugiej strony. Założyciel Bad Boy, P. Diddy, podróżował samochodem tuż za Bigiem w chwili, gdy ten został zastrzelony. P. Diddy natychmiast podjął działania, nakazując, aby ranny został przewieziony do renomowanego szpitala Cedars' Sinai w Los Angeles. W dramatycznej atmosferze pełnej niepewności towarzyszył Bigowi na izbie przyjęć, gdzie nawet padł na kolana i modlił się do Boga o ocalenie życia rapera. Postumtnie wydane nagrania obu raperów, mimo że ich życie zakończyło się tragicznie, sprzedają się w milionach egzemplarzy na całym świecie, a ich muzyka wciąż przyciąga nowych fanów, co przynosi znaczne zyski do dziś. Te postmortem wydania stały się symbolem ich artystycznego dziedzictwa oraz nieustannej popularności, która przetrwała pomimo ich przedwczesnych odejść. Pomimo intensywnych wysiłków policji oraz stałego zainteresowania mediów, morderstwa Tupaka Shakura i Notoriusa Biga pozostają niewyjaśnione. W latach po ich śmierci narosło wiele plotek i teorii na temat okoliczności ich zgonów. Niektórzy wierzą, że zabójstwo Shakura zostało zlecone przez Biga, który z kolei mógł paść ofiarą zemsty ze strony zwolenników Death Row oraz członków Blatts z których niektórzy byli nawet policjantami w Kalifornii. Inni sądzą, że morderstwa były celowym działaniem mającym na celu zaostrzenie wrogości między wschodnim a zachodnim wybrzeżem, co mogłoby utrzymać temat rapu w centrum uwagi mediów. W ten sposób zainteresowanie branżą muzyczną mogłoby wzrosnąć, co z kolei prowadziłoby do większych zysków ze sprzedaży płyt. Niektórzy twierdzą, że Tupac Shakur i Notorious B.I.G. Byli jedynie niewinnymi ofiarami większej gry, a prawdziwymi celami byli dyrektorzy wykonawczy, Shug Knight i P. Diddy. Największa teoria spiskowa głosi, że to właściciele wytwórni zlecili morderstwa raperów, ponieważ martwi artyści, szczególnie ci, którzy stawiają problemy prawne i kosztują firmy pieniądze, mogą być dla wytwórni bardziej opłacalni niż ci żywi. Morderstwa Tupaka Shakura i Notoriusa Biga są bez wątpienia powiązane, a ich tragiczne zakończenie miało daleko idące skutki dla całej kultury hip-hopowej. Jednak pozostaje pytanie, kto tak naprawdę ich zabił i dlaczego? Te pytania wciąż intrygują fanów i badaczy, tworząc legendę, która żyje do dzisiaj. Rywalizacja między konkurencyjnymi wytwórniami muzycznymi. Jest czymś naturalnym w każdym przemyśle, ale kiedy w grę wchodzą takie giganty jak Death Row i Bad Boy, rywalizacja szybko przybiera śmiertelne rozmiary. W branży muzycznej, gdzie stawka jest wysoka, a emocje często sięgają zenitu, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Mimo licznych wyjaśnień i zaprzeczeń ze strony obu firm. Wrogość między tymi wytwórniami była z pewnością przynajmniej częściowo podsycana przez ich charyzmatycznych, a zarazem kontrowersyjnych założycieli Sugar Night, z Death Row oraz PDD z Bad Boy. Ta rywalizacja przepełniona ambicjami, chciwością i osobistymi animozjami doprowadziła do sytuacji, w której muzyka przestała być jedynie sztuką, a stała się polem bitwy gdzie każda decyzja miała znaczenie, a każdy krok mógł prowadzić do tragicznych konsekwencji. Marion "Shug" Knight dorastał w Compton, na ulicach, gdzie zrodził się kontrowersyjny gang uliczny Blatz. Jego rodzice, zauważając jego słodki charakter, nadali mu przydomek Sugar Bear w dzieciństwie, który z czasem skrócił się do Shug. W szkole średniej unikał kontaktów z gangami. Zamiast tego skupiał się na sportach, w których odnosił sukcesy. Z imponującymi wymiarami 1,90 m wzrostu i 136 kg wagi. w latach 1988, a 89 grał profesjonalnie w futbol amerykański dla drużyny Los Angeles Rams, zdobywając uznanie na boisku. Po zakończeniu kariery sportowej. Szuk pracował jako ochroniarz dla popularnego piosenkarza Bobiego Brauna. W 1990 roku, dostrzegając rosnącą popularność muzyki rapowej, zaczął promować występy raperów gangsterskich. Dwa lata później, wraz z legendarnym producentem doktorem Dre, założył Death Row Records w partnerstwie z Interscope Records. Zgodnie z doniesieniami. Kapitał na założenie wytwórni pochodził od skazania za handel narkotykami Michaela Harrisa, który zainwestował półtora miliona dolarów. Wkrótce Detroit zaczęło przynosić ogromne zyski sięgające milionów dolarów, jednak mówi się, że Harris nigdy nie odzyskał pieniędzy. Shug Knight, jako kluczowa postać w świecie rapu, doskonale znał zasady rządzące przemysłem muzycznym. Nie wahał się stosować brutalnych metod, aby rozwiązywać konflikty i eliminować rywali. Choć w młodości unikał gangu, z czasem stał się jego częścią, wstępując do gangu Piru Blads, nazwanego na cześć ulicy Piru w Compton. Knight dumnie nosił czerwony kolor, symbolizujący gang, a nawet szył sobie czerwone garnitury i czapki, co podkreślało jego przynależność do tej brutalnej subkultury. Kazał również pomalować swój dom na intensywny czerwony kolor, co jeszcze bardziej uwydatniało jego zaangażowanie w działalność gangsterską. Ojciec Didiego był dealerem narkotyków z Harlemu, zmarł, gdy Pi miał zaledwie dwa i pół roku. Jego matka wychowywała go w wierze katolickiej, a on sam uczęszczał do katolickiej szkoły, gdzie zdobywał wartości i etykę pracy. W wieku 11 lat rodzina kompsów przeprowadziła się do hrabstwa Westchester na północ od Nowego Jorku, gdzie młody Sean dorabiał jako roznosiciel gazet, przemierzając na rowerze dwa różne trasy. Jego ambicje były nieograniczone, dlatego później uczęszczał do męskiej szkoły przygotowawczej na Manhattanie, a następnie rozpoczął studia na Howard University, gdzie uzyskał dyplom z zakresu zarządzania biznesem. Dzięki swojej determinacji i wyjątkowemu talentowi do odkrywania muzycznych perełek, zdobył stanowisko w Uptown Records, gdzie w wieku zaledwie 22 lat został prezydentem działu Nowe Talenty. Przestraszony jego ambicjami, prezydent Uptown postanowił go zwolnić, ale Combs szybko wrócił na szczyt, podpisując umowę dystrybucyjną o wartości 15 milionów dolarów z Arista Records. Wkrótce potem Komps z dumą chwalił się, że jego firma, w przeciwieństwie do Death Row, została stworzona z uczciwych pieniędzy, co miało kluczowe znaczenie w kontekście zawirowań w przemyśle muzycznym lat dziewięćdziesiątych. Były chłopak z kościoła także miał swoje problemy z prawem, co wydaje się być niemal nieodłącznym elementem życia każdego, kto funkcjonuje w świecie rapu. W grudniu 1999 roku Sean Combs, znany powszechnie jako P. Diddy, został aresztowany i oskarżony o posiadanie broni oraz próbę łapownictwa po incydencie, który miał miejsce w nowojorskim klubie nocnym New York. Ofiary strzelaniny zeznały, że zostali postrzeleni przez kopsa, który w momencie zdarzenia uciekł z miejsca incydentu w towarzystwie swojej ówczesnej dziewczyny, piosenkarki i aktorki Jennifer Lopez. Ponadto, Kops próbował przekupić swojego kierowcę, aby ten zeznał, że broń należała do niego. Ostatecznie Kops, reprezentowany przez znanego prawnika Johniego Kokrana, został uniewinniony od wszystkich postawionych mu zarzutów, co tylko dodało kontrowersji do jego wizerunku. Logo Bad Boy Entertainment stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli w branży muzycznej, reprezentując zarówno sukces, jak i kontrowersje, które towarzyszyły tej wytwórni od samego początku. Od lat krążą plotki sugerujące, że Bad Boy Entertainment ma tajne powiązania z gangiem Crips, który jest uznawany za głównego przeciwnika gangu Bloods. Jednak Combs zawsze stanowczo zaprzeczał jakimkolwiek formalnym sojuszom między swoją firmą a nimi, starając się utrzymać korzystny dla siebie wizerunek. Przed 30 listopada 1994 roku wrogość między wschodnim a zachodnim wybrzeżem, choć intensywna, ograniczała się głównie do wymiany publicznych obelg i bujek, które często miały miejsce w nocnych klubach. Supergwiazda Death Row, Tupac Shakur oraz nowo powstały Notorious Big byli przyjaciółmi, mimo że między ich wytwórniami istniała gorzka niechęć. Tupac, silny i charyzmatyczny, dorastał w Nowym Jorku, Baltimore i San Francisco. Chociaż deklarował swoją lojalność wobec zachodniego wybrzeża, nie przeszkadzało mu to w utrzymywaniu przyjaźni z raperami z wschodniego wybrzeża. Jak wskazuje jego pseudonim, Notorious Big był mężczyzną o imponującej posturze, ważącym ponad 130 kilogramów, znanym ze swojego błyskotliwego umysłu oraz umiejętności rymowania, które przyniosły mu ogromne uznanie w branży. Gdy Tupak przebywał w Nowym Jorku w listopadzie 1994 roku, Czekając na ogłoszenie wyroku w sprawie o przestępstwo seksualne, otrzymał zaproszenie do nagrania z innym przyjacielem z wschodniego wybrzeża, Little Shonem, w studiu nagraniowym Quad Studios na Times Square. I Quad Studios, które zajmowało pięć pięter budynku biurowego, było w tym czasie dość ruchliwym miejscem. Podczas gdy Little Shon nagrywał na jednym z pięter, junior M.A.F.I.A. Młody zespół sponsorowany przez Notoriusa Biga pracował na innym piętrze, a sam Big oraz P.D.D. kręcili teledysk na trzecim piętrze. Tupak i jego ekipa przybyli do budynku krótko po północy 30 listopada. Kiedy wsiadali do windy, zostali zaatakowani przez trzech uzbrojonych czarnoskórych mężczyzn, którzy ukradli im biżuterię. Biżuteria Tupaka była warta ponad 35 tysięcy dolarów. W furii Tupak rzucił się na jednego z mężczyzn, co niestety kosztowało go wiele. Został postrzelony pięć razy, w głowę, żebra i lewą rękę. Został szybko przewieziony do szpitala Bellevue, gdzie przeszedł poważną operację, mającą na celu uratowanie jego życia. Następnego ranka Tupaka odwiedził Notorious Big, który postanowił wesprzeć go w trudnym czasie po ataku. Ignorując zalecenia lekarzy, Tupak zdecydował się wypisać ze szpitala, mimo że jego stan zdrowia nadal wymagał dalszej opieki medycznej. Po opuszczeniu placówki kontynuował rehabilitację w apartamencie aktorki Jasmine Guy, gdzie czuł się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Już następnego dnia stawił się w sądzie, gdzie sędzia skazał go na pół roku w zakładzie karnym Clinton w górnej części stanu Nowy Jork. W więzieniu Tupak miał czas na przemyślenie sytuacji i ataku, który go spotkał. Po wielu rozważaniach doszedł do dramatycznego wniosku, a mianowicie, że za całym zajściem mogły stać P. Diddy i Big, co zmusza go do publicznego wyrażenia swoich wątpliwości na temat ich intencji. Notorius Big bronił się przed oskarżeniami Tupaka, nazywając jego słowa absurdalnymi i obraźliwymi, i jednocześnie domagał się przeprosin. Tupak jednak stanowczo odmawiał, nie zamierzając wybaczyć mu za to, co uważał za zdradę. Shug Knight, założyciel Death Row Records, skomentował incydent, określając go jako rezultat zazdrości pomiędzy dwoma niedojrzałymi raperami, co tylko podsyciło atmosferę napięcia między artystami. W tym samym czasie, album Tupaka Shakura, zatytułowany All Eyes on Me. Zdobył szczyty list przebojów i stał się najlepiej sprzedającym się albumem w kraju. Jesienią tego samego roku Tupac, szukając nowego kierunku w swojej karierze, zdecydował się podpisać umowę z Szugiem Knightem. Raper zgodził się na trzyletni kontrakt z Death Row Records, w zamian za co Knight obiecał pokryć koszty jego kaucji i uwolnić go z więzienia. To był kluczowy moment w jego karierze, który miał ogromny wpływ na przyszłość obu artystów. 24 września 1995 roku kontyngent zachodniego wybrzeża ponosi kolejny cios, tym razem tragiczny i ostateczny. Całe wydarzenie rozgrywa się podczas wieczornego przyjęcia urodzinowego producenta muzycznego w ekskluzywnym klubie Platinum House w Atlancie. Na imprezie obecni byli zarówno Shug Knight, jak i P. Diddy oraz ich ekipy. Tuż przed lokalem doszło do burzliwej sprzeczki, która szybko przerodziła się w strzelaninę. W wyniku zamachów jeden z pracowników Death Row, Jake Robles, został ciężko ranny. Robles był bliskim przyjacielem Shuga Knighta, co potęguje napięcie w sytuacji. Świadkowie zdarzenia obwiniali ochroniarza Pida Diego o oddanie strzałów co poprowadziło Knighta do natychmiastowego kierowania wszystkich oskarżeń w stronę kompsa. Kilka dni po tragicznej śmierci Jake'a Roblesa, niezależny promotor muzyczny z Nowego Jorku, Mark Anthony Bell otrzymał telefon od tajemniczego nieznajomego, który zaoferował mu lukratywną umowę nagraniową w zamian za współpracę. Bell i P.D.D., Znali się z czasów szkoły średniej, a Robles czasami współpracował z Bad Boy. Nieznajomy prosi Bella o ujawnienie adresu domowego Comsa oraz jego matki, ale on kategorycznie odmawia, podejrzewając, że ten człowiek jest w jakiś sposób związany z Death Row. Trzy miesiące później Bell wziął udział w przyjęciu bożonarodzeniowym organizowanym przez Death Row w luksusowym Chateau Le Blanc w Hollywood. Podczas tego wydarzenia Sug Knight podszedł do niego i zadał mu bezpośrednie pytanie. Dlaczego nie współpracowałeś, kiedy miałeś te szansę? Bell starał się wytłumaczyć, że nie znał adresu kopsa. Knight, zdenerwowany, zaprosił go do rozmowy w prywatnym pokoju VIP. Towarzyszyło im sześciu mężczyzn, w tym znani raperzy dr Dre i tupak Shakur. W vip pomieszczeniu. Knight kontynuował przesłuchanie Bella w sprawie Pidi Diego. Kiedy nie otrzymał oczekiwanych odpowiedzi, jeden z innych mężczyzn opisany jako szczególnie przerażający członek Blatz uderzył Bella w twarz kilka razy. To za Jake'a, wykrzyczał bandyta, a następnie groził zabiciem Bella. Szuk Knight postanowił opuścić pomieszczenie i udał się do toalety, aby na chwilę się odizolować. Po powrocie trzymał w ręku kieliszek szampana, który jednak był wypełniony moczem. Z wściekłością nakazał Belowi, aby wypił jego zawartość. Mimo stanowczej odmowy, Bell znalazł się w sytuacji, w której został ponownie uderzony przez jednego z gangsterów. W obliczu tej brutalności, Bell wziął kieliszek, udając, że zamierza go wypić, a następnie niespodziewanie go rzucił i wybiegł w kierunku balkonu, planując ucieczkę. Pozostali członkowie gangu szybko go jednak złapali, zanim zdążył przeskoczyć przez balustradę. Zaciągnęli go z powrotem do środka i brutalnie zaczęli bić, podążając za rozkazami Knighta, który głośno krzyczał, uderzajcie tylko w ciało. Pobicie zakończyło się dopiero, gdy Bell udawał, że stracił przytomność. W końcu jego oprawcy odeszli, zabierając ze sobą jego portfel i biżuterię. Szuk Knight, Znany z okrutnych praktyk, miał zwyczaj nagradzania swoich bliskich przyjaciół drogimi łańcuchami, które były wykonane ze złota i ozdobione diamentami, a na nich znajdowało się logo jego firmy. W lipcu 1996 roku jeden z członków gangu, Piru Bloods, Trey Line, nosił swój łańcuch podczas zakupów w centrum handlowym Lakewood w Kalifornii. Towarzyszyli mu dwaj inni członkowie gangu. W pewnym momencie do sklepu weszła grupa siedmiu lub ośmiu gangsterów z gangu Crips, którzy bez wahania rzucili się na trójkę z blac. W trakcie zamieszania jeden z członków gangu Crips zabrał łańcuch Lejna. Choć ten incydent wydawał się stosunkowo niegroźny w kontekście trwającej wojny gangów, to w rzeczywistości okazał się iskrą, która zapoczątkowała intensyfikację wrogości pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem, co w konsekwencji doprowadziło do tragicznych zabójstw Tupaka Shakura i Notoriusa. 7 września 1996 roku o godzinie 20.45 Trey Lane znalazł się w holu hotelu MGM Grand w Las Vegas. Towarzyszyli mu Tupak Shakur, Shug Knight oraz grupa ochroniarzy z Piru Blitz. Tego wieczoru właśnie obejrzeli ekscytującą walkę bokserską pomiędzy Mikeem Tysonem a Bruceem Sheldonem, która odbyła się w hotelu. Przygotowywali się do wyjścia, gdy Lane zauważył młodego mężczyznę na końcu holu. Ten młody człowiek nazywał się Orlando Anderson. I Lane rozpoznał go jako jednego z gangsterów z gangu Krips, którzy wcześniej go pobili i ukradli jego cenny łańcuch. W mgnieniu oka grupa Lane rzuciła się na Andersona. Powaliła go na ziemię i zaczęła bić, kopać i deptać. Ten krótki, 30-sekundowy incydent został uchwycony przez kamery monitoringu hotelowego. Nagranie jasno pokazuje, jak Tupak Shakur i Shug Knight brali udział w pobiciu, a Shakur zadał pierwszy cios. Kontyngent Death Row zdążył się jednak ulotnić, zanim przyjechała policja. Anderson, mimo iż był ofiarą, odmówił wniesienia oskarżenia. Później tej samej nocy kolumna samochodów Death Row Records sunęła przez zatłoczone ulice Las Vegas, kierując się do Club 662, znanego jako punkt spotkań dla członków gangu Bloods. Shug Knight prowadził swoje czarne BMW 750 na czole konwoju, a Tupac Shakur siedział obok niego. O godzinie 20.17 Knight zatrzymał się na czerwonym świetle na Flamingo Road w miejscu, gdzie ulice były wypełnione turystami. W tym czasie Shakur flirtował z dziewczynami w samochodzie po lewej stronie swojego BMW, zupełnie nie zauważając białego Kadilaka, w którym znajdowało się czterech czarnoskórych mężczyzn zatrzymującego się po prawej stronie. Nagle ręka trzymająca broń wyłoniła się przez okno kierowcy z tyłu Kadilaka i oddała strzały w kierunku BMW. Kiedy Tupak Shakur zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje, ogarnęła go panika. Próbując schować się na tylnym siedzeniu, został niestety trafiony cztery razy w klatkę piersiową. W obliczu krytycznej sytuacji i rosnącego przerażenia wiedział, że czas nagli. Odłamek pocisku zarysował również głowę Suga Knighta, ale mimo tego groźnego incydentu Knight zdołał poprowadzić swoje czarne BMW przez zator drogowy. Wykonał szybki zwrot i skierował się z powrotem na bulwar. Pozostałe pojazdy z konwoju Death Row podążyły za nim, świadome niebezpieczeństwa, które mogły je spotkać na ulicach Las Vegas. Knight zatrzymał się dopiero, gdy jego auto uderzyło w krawężnik co zaniepokoiło innych kierowców, którzy zaczęli wysiadać z pojazdów. Na miejsce zdarzenia szybko przybyła policja, która natychmiast wezwała karetkę, by pomóc szakurowi. Funkcjonariusze nakazali wszystkim osobom w autach opuścić pojazdy, traktując towarzystwo Death Row jak potencjalnych podejrzanych w tej dramatycznej sytuacji. Tymczasem biały Kadilak, z którego padły strzały, zniknął, pozostawiając za sobą jedynie chaos i niepokój. Tupak Shakur został szybko przewieziony do szpitala, gdzie lekarze natychmiast przystąpili do pilnej operacji. W trakcie prób zatrzymania wewnętrznego krwotoku, chirurdzy musieli usunąć mu prawe płuco, co było skrajnie niebezpiecznym posunięciem. Shug Knight, bliski przyjaciel i współpracownik Shakura, pozostał w szpitalu z rodziną rapera, czekając z niepokojem na pozytywne wieści i modląc się o to, by wszystko skończyło się pomyślnie. Serce Tupaka zatrzymało się kilkakrotnie, a lekarze musieli podejmować dramatyczne działania, aby go reanimować. Ostatecznie, po wielu trudnych momentach, matka Szakura podjęła niezwykle trudną decyzję. Zdecydowała, że nie będzie reanimować syna, jeśli jego serce znowu przestanie bić. Wyjaśniając dziennikarzom, że ważne jest, aby jego dusza była wolna. Tupak Szakur zmarł sześć dni po zamachu, pozostawiając za sobą nie tylko żal ale i wiele pytań bez odpowiedzi. Podczas sekcji zwłok, kiedy lekarze kładli ciało szakura na stole sekcyjnym, dokładnie przyjrzeli się jego kontrowersyjnym tatuażom. Wśród nich wyróżniał się napis Życie gangstera, umieszczony dużymi literami w kształcie półokręgu na jego brzuchu, co stanowiło wyraźny manifest jego tożsamości oraz stylu życia, który prowadził. W swojej odważnej i prowokującej uwagę artykule, Kto zabił Tupaka Shakura, opublikowanym w Los Angeles Times, dziennikarz Chuck Phillips przedstawił swoją kontrowersyjną teorię, sugerując, że za zabójstwem Tupaka stoi Notorious Big. Według Phillipsa, po brutalnym pobiciu Orlando Andersona z rąk ludzi związanych z Death Row, Anderson wrócił do swojego pokoju hotelowego, gdzie natychmiast zadzwonił do swojego brata członka gangu Crips. Ten, szybko organizując plan zemsty, mobilizował swoich współpracowników do działania, co mogło prowadzić do serii kolejnych incydentów w tej złożonej i niebezpiecznej grze o władzę w świecie hip hopu. Gangsterzy z Krips uznali, że mogą zarobić znaczną sumę pieniędzy, organizując atak na Tupaka Shakura. Wysyłali posłańca do Notoriusa Biga, który jak twierdzi Chuck Phillips, Również przebywał w Las Vegas podczas walki bokserskiej Tysona, a w hotelu zatrzymał się pod fałszywym nazwiskiem, aby uniknąć wzmożonej uwagi mediów. Posłaniec zażądał miliona dolarów za zabójstwo Shakura, którego Big nienawidził z wielu powodów. Po pierwsze, Tupac jest oddanym członkiem środowiska raperów ze wschodniego wybrzeża, co tylko zaostrzyło wrogość między nimi. Po drugie, Shakur wydał piosenkę Hit M. Up, w której publicznie chwali się, że miał intymne relacje z żoną Biga, co było dla niego niezwykle poniżające. Jak podaje Philips, Big zgodził się zapłacić pieniądze, ale tylko pod jednym kluczowym warunkiem: atak musi być przeprowadzony przy użyciu jego własnej broni. W tej teorii Big dostarczył posłańcowi Krips swój pistolet Glock 40. W międzyczasie gangsterzy z Crips zorganizowali ekipę do przeprowadzenia operacji. Philips pisał, że dysponowali dwoma pojazdami: nowym białym Cadillaciem oraz starszym modelem, prowadzonym przez jednego z członków Crips uzbrojonego w karabin AK-47. Ich plan zakładał przyczaić się na Tupaka przed klubem 662. Jednak gdy natknęli się na konwój Death Row na Flamingo Road, postanowili skorzystać z okazji i zaatakować natychmiast. Czasopismo Vibe jednak kwestionuje ten scenariusz, starając się odtworzyć oś czasu wydarzeń opisanych przez Philipsa. Podczas walk bokserskich ulice Las Vegas są zawsze zatłoczone ludźmi, turystami i samochodami, co czyni realizację planu Crips jeszcze trudniejszą. Strzały padły dwie godziny i 32 minuty po pobiciu Orlando Andersona. Zgodnie z doniesieniami Vibe, Crips z pewnością miałoby trudności w zorganizowaniu grupy i dotarciu do Flamingo Road w tak krótkim czasie. Co więcej, Notorious Big twierdził, że w ogóle nie był w Las Vegas w noc, kiedy zastrzelono Tupaka Shakura i ma na to solidne alibi. Świadkowie przysięgali, że w tym czasie przebywał w studiu nagraniowym w Nowym Jorku, gdzie pracował nad swoimi nowymi utworami. Jego najlepszy przyjaciel, raper Lil Cease, wspominał, że po nagraniu obaj udali się do domu Biga w New Jersey, gdzie spędzili czas na oglądaniu nagrania z walki bokserskiej Tysona. Jak zauważył artykuł Vibe, łatwo można zweryfikować obecność ogromnej czarnej gwiazdy z rozbudowanym otoczeniem w Las Vegas w noc zabójstwa. Jednak lokalna policja nie była w stanie znaleźć przekonujących dowodów potwierdzających alibi Biga. Sześć miesięcy po tragicznej śmierci Tupaca, Shakura Notorious Big przyjechał do Los Angeles, by wziąć udział w jedenastych dorocznych nagrodach muzycznych Soul Train, które odbywały się w prestiżowym Shrine Auditorium oraz Expo Center. To wydarzenie gromadziło wiele znanych ludzi ze świata muzyki, a atmosfera była pełna oczekiwań. Gdy notorius Big wszedł na scenę, aby wręczyć jedną z nagród, publiczność zaczęła na niego gwizdać. Aby rozluźnić napiętą atmosferę, pochylił się nad mikrofonem i starał się wprowadzić odrobinę radości, pytając: Co słychać, Kalifornia? Niestety jego słowa nie przyniosły ulgi. Gwizdy tylko się nasiliły. A publiczność kontynowała swoje niezadowolenie przez całe jego wystąpienie, w trakcie którego wręczał nagrodę piosenkarce Tony Braxton. Po tym nieprzyjemnym doświadczeniu, Notorious Big zszedł ze sceny głęboko zaniepokojony i rozczarowany. Mimo, że starał się wycofać z rywalizacji między raperami i skupić na tworzeniu muzyki, nieustannie prześladowały go plotki sugerujące, że mógł być zaangażowany w zabójstwo Tupaka Shakura. Te oskarżenia miały ogromny wpływ na jego samopoczucie oraz publiczny wizerunek. Następnego wieczoru czasopismo Vibe oraz Quest Records zorganizowały ekskluzywne przyjęcie w muzeum Peterson Automotive przy bulwarze Wilshire. To wydarzenie miało przyciągnąć uwagę mediów oraz miłośników muzyki. Według Cathy Scott. Notorious Big nie był w najlepszym nastroju do zabawy po incydencie na ceremonii wręczenia nagród, ale zgodził się pójść na imprezę, bo P. Diddy go o to poprosił. Oboje nie mogli się doczekać wydania nowego albumu Notoriusa Biga, Life After Death, który miał premierę pod koniec miesiąca, a ich wspólna obecność na imprezie na pewno przyniosłaby im korzyści w postaci promocji. Według świadków, Notorius Big rzeczywiście spędził miło czas na przyjęciu. Miał okazję porozmawiać ze starymi przyjaciółmi i poznać kilka kobiet, które przyciągały jego uwagę. Niektóre z nich zapraszały go do tańca, ale on, wciąż poruszając się z trudnością, korzystał z laski po niedawnej operacji nogi. Ostatecznie postanowił usiąść i obserwować tańczące przed nim kobiety, ciesząc się ich widokiem. Impreza okazała się hitem wieczoru, a w muzeum zgromadziło się około 2000 osób, podczas gdy na zewnątrz czekało jeszcze 200 gości pragnących wejść. W miarę upływu czasu atmosfera stawała się coraz bardziej intensywna. O północy pracownicy Straży Pożarnej zaczęli odczuwać obawy o bezpieczeństwo i zdecydowali, że muzeum jest niebezpiecznie zatłoczone. 35 minut po północy ogłosili koniec imprezy nakazując wszystkim gościom opuszczenie lokalu. Rozczarowany tłum skierował się ku wyjściu, co wprowadziło pewne zamieszanie. Notorius Big poruszał się powoli z powodu bólu nogi, co sprawiło, że on, PDD oraz ekipa Bad Boy zostali ostatnimi gośćmi, którzy opuścili imprezę. Udał się w stronę wynajętych samochodów GMC'a -sa, Suburban, czarnego i ciemnozielonego które zaparkowali na ulicy, ponieważ parking był już całkowicie pełny w momencie ich przybycia. Notorius Big wsiadł na przednie siedzenie ciemnozielonego suburbana. Towarzyszyło mu dwóch przyjaciół oraz jego kierowca. PDD oraz jego przyjaciele wcisnęli się do czarnej limuzyny. W ciemności nocy oba pojazdy wyglądały zupełnie identycznie, co mogło prowadzić do nieporozumień, ale w tej chwili wszyscy byli zbyt zajęci, by zwracać uwagę na szczegóły. Samochód Pi wyruszył jako pierwszy, a tuż za nim podążał Notorious Big. Na końcu kolumny jechał Ford Blazer, w którym znajdowali się ich ochroniarze, niepełniący służby policjanci z Inglewood. Trzy pojazdy zmierzały w stronę bulwaru Wilshire, gdzie zatrzymały się na czerwonym świetle. Kierowali się na afterparty, które miało być nieformalnym zakończeniem wieczoru po ceremonii wręczenia nagród. W samochodzie Notoriusa Big'a głośno grała muzyka z jego nowego albumu. Podczas, oczeki podczas oczekiwania na zielone światło, jeden z mężczyzn zawołał w stronę zielonego suburbana. Notorius Big, myśląc, że to po prostu fan pragnący go pozdrowić lub poprosić o autograf, postanowił opuścić szybę. W tym momencie z prawej strony zatrzymał się ciemnoskóry mężczyzna w garniturze i muszce, który nagle wyciągnął pistolet, i zaczął strzelać do rapera. Notorius Big został trafiony kilkakrotnie w klatkę piersiową, a jego stan szybko się pogarszał. PDD, widząc co się dzieje, wyskoczył z własnego suburbana i zaczął biec w stronę swojego przyjaciela, próbując go ratować, podczas gdy Impala szybko zniknęła. Notorius Big stracił przytomność, a jego zakończyło się zanim zdążył dotrzeć do szpitala. Śledztwo prowadził detektyw Russell Poole który z uporem dążył do odkrycia prawdy. W trakcie swoich badań doszedł do wniosku, że strzelcem mógł być Amir Muhammad, znany także jako Harry Bilups, pośrednik hipoteczny z południowej Kalifornii i bliski przyjaciel byłego policjanta Davida Macka, który według wielu świadków także był obecny na miejscu zbrodni. Mac prawdopodobnie był fanem, dla którego notorius Big opuścił szybę. Detektyw Pull odkrył, że Mac, oprócz pracy w policji, był członkiem gangu Piru Bladz i bliskim przyjacielem założyciela Death Row, Shuga Knighta. W miarę postępu śledztwa Pull odkrył, że Mac był jednym z wielu policjantów w Los Angeles, którzy mieli powiązania z gangami. Kiedy policja zdobyła nakaz przeszukania domu Maka, odkryła tam nieoczekiwany ołtarz poświęcony Tupakowi. Jednak w momencie, gdy to odkrycie miało miejsce, Mac już odsiadywał 14 wyrok za napad na bank i odmówił współpracy z policją. Wysiłki stróżów prawa, aby zlokalizować amira Muhammada, skończyły się fiaskiem. Ten po prostu zniknął, pozostawiając po sobie wiele pytań. Ciało notoriusa Biga zostało przetransportowane samolotem do Nowego Jorku, gdzie z honorami został pochowany na swoim rodzinnym Brooklinie. Jego matka, Woletta Wallace, nieprzerwanie domaga się ujawnienia tożsamości mordercy swojego syna, ale sprawa pozostaje nierozwiązana, wciąż budząc wiele emocji. Pojawia się pytanie, czy jego morderstwo było zemstą za śmierć Tupaka Shakura. A może, jak sugeruje detektyw Pull, motywy obu zabójstw są znacznie bardziej skomplikowane? W 1999 roku detektyw Russell Poole podjął decyzję o odejściu z policji wściekły i zrozpaczony, uważając, że władze miasta stają na drodze jego wysiłkom, aby dociec prawdy w sprawie morderstwa Notoriusu Zbiga. Amir Muhammad okazał się być powiązany z gangsterem policjantem Davidem Mackiem, który z kolei miał bliskie relacje z Shugiem Knightem. Dowody, które pól zebrał w trakcie swojego śledztwa, coraz bardziej wskazują na winę założyciela Death Row, ale Shook Knight miał w tym czasie swoje wpływy i znajomych na wysokich stanowiskach. Według Randala Saliwana Shook Knight miał swojego anioła stróża w postaci zastępcy prokuratora okręgowego Laurensa Longo. Kiedy Knight stawał przed sądem za brutalne pobicie promotora muzycznego Marka Bella. Longo zalecił mu dziewięcioletnią karę w zawieszeniu. Mimo, że dziesięć miesięcy wcześniej, Knight przyznał się do winy w sprawie napadu. W efekcie spędził zaledwie miesiąc w zakładzie karnym za to przestępstwo, co wzbudziło zdziwienie wielu obserwatorów, biorąc pod uwagę powagę jego czynów. Kilka miesięcy później córka Longo stała się pierwszą białą artystką w Death Row Records. A Shug Knight wynajął dom Longo w Malibu za oszałamiającą kwotę 19 tysięcy dolarów miesięcznie, co tylko potwierdzało bliską współpracę i wzajemne powiązania między nimi. Jednak jeśli Knight rzeczywiście był osobą zlecającą zabójstwo notoriusa Biga, jakie mogły być jego motywy? Niektórzy spekulują, że mogło to być po prostu odwet za tragiczną śmierć Tupaka Shakura. Knight stracił swojego najważniejszego rapera i chciał, aby P.D.D. oraz Bad Boy Entertainment cierpieli w ten sam sposób, dosłownie oko za oko. Takie myślenie mogło być podyktowane gangsterskim kodeksem, który nakazuje zemstę za krzywdy wyrządzone członkom grupy. Inna teoria sugeruje, że to gang Crips był odpowiedzialny za oba zabójstwa. Zgodnie z jedną z wersji, Notorious B.I.G. zgodził się zapłacić Cripsom za zabicie Shakura, a następnie zmienił zdanie i nie wypłacił im obiecanych pieniędzy. To mogło prowadzić do wydania na niego wyroku śmierci. Z drugiej strony, istnieje teoria, że Bad Boy Entertainment poprosiło członków Crips o zapewnienie im ochrony podczas ceremonii wręczenia nagród w Los Angeles. Jednak żądane przez nich stawki były znacznie wyższe niż kwota, którą P.D.D. był skłonny zapłacić co sprawiło, że zamiast tego zdecydował się na wynajęcie policjantów z Inglewood. W rezultacie zabójstwo Notoriusa Biga mogło być odpowiedzią Krips na ich odrzucenie. Jednak najbardziej mroczna z teorii obwinia Shuga Knighta za oba zabójstwa. Już przed śmiercią Tupak Shakur stawał się coraz większym problemem dla Knighta. Gwiazda hip-hopu zaczęła kwestionować metody księgowe Death Row, które twierdziły, że Shakur jest winny firmie prawie 5 milionów dolarów, mimo że wpływy z jego sprzedanych albumów przyniosły firmie ogromne sumy 60 milionów dolarów. Pojawiły się plotki, że Shakur był głęboko niezadowolony ze swojego kontraktu z Death Row i rozważał poszukiwanie nowej wytwórni po zakończeniu trzyletniej umowy. Co stanowiło kolejny sygnał dla Knighta, że może stracić nie tylko artystę, ale i potencjalne zyski. Tupac rozpoczął również obiecującą karierę aktorską, występując w kilku filmach, takich jak Szacunek i Clinch, co tylko zwiększało jego wartość w branży rozrywkowej. Choć jego relacje z Death Row mogły się pogarszać, firma posiadała ponad 200 niewydanych piosenek artysty. Które stanowiły surowy materiał na przyszłe albumy. W przemyśle muzycznym śmierć artysty zawsze zwiększa zainteresowanie jego twórczością, a jego fani są bardziej skłonni kupować jego muzykę, co przekłada się na zyski. Jak zauważył jeden anonimowy pracownik branży muzycznej, Tupac był wart więcej martwy niż żywy. Według tej teorii, Celem zabójstwa Notoriusa Biga miało być zatuszowanie zabójstwa Tupaka Shakura, aby oba morderstwa wyglądały na wyniki trwającej rywalizacji między wschodnim a zachodnim wybrzeżem. Taka narracja mogła również skierować uwagę mediów i opinii publicznej na rywalizację między artystami, a nie na złożone powiązania, które mogły leżeć u podstaw obu zbrodni. Los dziewiętnastoletniego Jafu, Kaddafi-Fuli zdaje się potwierdzać tę niepokojącą teorię. Fula, jeden ze znajomych Tupaka Shakura, był jedynym świadkiem, który wyraził chęć zeznania oraz zidentyfikowania zabójców. Mimo jego gotowości policja w Las Vegas odmówiła przesłuchania go i szybko go zwolniła. Dwa miesiące później został zastrzelony na budowie w New Jersey, a policja opisała jego śmierć jako egzekucję. Tak jak w przypadku zabójstw obu raperów, również i ta tragedia pozostaje nierozwiązana. Zarówno Shug Knight, jak i PDD mogli zlecić zabójstwo Notoriusa Biga, kierując się nie tylko osobistą nienawiścią, ale także chęcią osiągnięcia ogromnych zysków finansowych. Sukces gwiazd muzycznych wymaga dużych nakładów pieniędzy na marketing i promocję. W końcu martwa gwiazda sprzedaje albumy o wiele łatwiej, a jednocześnie nie generuje już żadnych kosztów operacyjnych. W tygodniach po ich tragicznej śmierci albumy obu artystów zdobyły szczyty list przebojów. Pośmiertnie wydany album Notoriusa Biga, zatytułowany Life After Death, osiągnął pierwsze miejsce na listach sprzedaży, sprzedając imponujące 690 tysięcy egzemplarzy w ciągu zaledwie tygodnia co tylko potwierdza teorię o wzroście zainteresowania ich twórczością po ich zgonach. Jednakże jeśli Shug Knight rzeczywiście zlecił zabójstwo Tupaka Shakura, czy byłby na tyle nieodpowiedzialny, by wsiąść do BMW i ustawić się zaledwie centymetry od celu? W samochodzie oddano aż 13 strzałów, a Knight został lekko ranny przez jeden z nich. Takie ryzyko wydaje się zbyt niewiarygodne, aby mógł dobrowolnie brać udział w tak niebezpiecznym planie, który mógłby zakończyć się tragedią zarówno dla ofiary, jak i dla samego Nighta. Inna teoria sugeruje, że prawdziwymi celami zabójców nie byli Tupac Shakur i Notorious Big, lecz sami właściciele wytwórni muzycznych Sugnight i P. Diddy. Jednak zdrowy rozsądek czyni tę wersję mało prawdopodobną. Jak mógłby zabójca pomylić drobnego tupaka z dużym Najtem? I odwrotnie, czy zabójca notoriusa Biga mógłby pomylić ważącego 136 kg rapera ze zgrabnym Pi, który nawet nie był w tym samym samochodzie? Tego rodzaju błędy w planowaniu wydają się mało realne i budzą wątpliwości co do rzetelności tej teorii. Więc kto zatem zabił Shakura i Biga? Policja w Las Vegas i Los Angeles kontynuuje swoje śledztwo, ale sprawy stają się coraz bardziej archaiczne i trudne do rozwiązania. Chyba, że pojawi się niespodziewany świadek. Szanse na rozwikłanie tych zbrodni maleją z każdym rokiem. Mimo to matka Notoriusa Biga, Voletta Wallace, jest zdeterminowana, aby dowiedzieć się, kto zabił jej syna. Pozwała władze miasta oraz policję w Los Angeles. Mając nadzieję na uzyskanie odpowiedzi na swoje pytania, jej determinacja jest przykładem matczynej miłości oraz pragnienia sprawiedliwości. Matka Tupaka, Afeni Shakur, również domaga się odpowiedzi i odmawia uwierzenia w teorię, że zabójstwo jej syna było jedynie odwetem za pobicie Orlando Andersona. Obecnie Didi mierzy się z poważnymi zarzutami, w tym związanymi z działalnością mafijną handlem ludźmi i przestępstwami seksualnymi. Choć te nowe oskarżenia dotyczą innych kwestii, budzą pytania o jego przeszłość i możliwe powiązania z brutalnymi wydarzeniami z lat dziewięćdziesiątych. W czasie eskalacji konfliktu między wschodnim a zachodnim wybrzeżem, Didi był nie tylko promotorem artystów, ale również graczem w grze o dominację, w której ceną były ludzkie życia. Spekuluje się, że te same mroczne mechanizmy, które rządziły ówczesnym światem hip-hopu, mogą wciąż mieć wpływ na jego obecne problemy prawne. Obecne wydarzenia, które obciążają Didiego, mogą wskazywać na to, że walka o władzę w branży muzycznej nigdy się nie skończyła, jedynie przybrała inną formę. Mimo, że od tamtych tragicznych wydarzeń minęły dekady, ich echo wciąż odbija się na współczesnej scenie muzycznej, a cienie przeszłości nadal rzucają się na życie i karierę Didiego. Czy jego upadek będzie ostatecznym rozliczeniem z czasami, które wielu chciało zapomnieć, ale które nadal wpływają na teraźniejszość? W miarę jak oskarżenia wobec Didiego narastają, a jego imperium muzyczne zaczyna się chwiać pod ciężarem licznych skandali, Pytania o jego rolę w dawnych wydarzeniach stają się coraz bardziej aktualne. Czy te skandale są wynikiem przypadkowych zbiegów okoliczności, czy może częścią większego, bardziej mrocznego schematu, który od lat kontrolował przemysł muzyczny z zakulis? Jedno jest pewne, przeszłość Didiego, która od lat była owiana tajemnicą, zaczyna go doganiać a jego przyszłość wydaje się bardziej niepewna niż kiedykolwiek. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł Wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia.